Punktualnie o 9:00 uczniowie ostatniej klasy gimnazjum w całym kraju przystąpili dziś do egzaminu części obejmującej wiedzę z języka polskiego, historii i wiedzę o społeczeństwie. W naszej szkole przystępuje do egzaminu 88 uczniów. Choć tuż przed egzaminem humory uczniom dopisywały, wyczuwalny był strach. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jakie nastroje panują przed egzaminem w gimnazjum nr 1 w Malborku i czego tak naprawdę obawiają się najbardziej. No, się denerwujemy, no ale nie myślimy o tym, tak rozmawiamy o tak... o jakichś głupich sprawach, żeby tak nie myśleć o tym wszystkim. No trochę się stresuję, ale myślę, że będzie dobrze. Taki lekki stresik jest, ale przygotowałem się na to. Powiedz, czy przygotowywałeś się jakoś specjalnie do tego egzaminu? No tak, uczyłem się ze wszystkiego. No, starałem się w weekend dużo uczyć i dużo się na to przygotowywać i odłożyć takie przyjemności na bok. No tak w sumie przez cały rok. Przez całe 3 lata. Tak, przez całe 3 lata. Co myślisz, że największą trudność sprawi ci w dniu dzisiejszym? No ja myślę, że dzisiaj na polskim trzeba będzie napisać rozprawkę, więc to mi sprawi największą trudność na pewno. Co chciałbyś robić już po gimnazjum? Po gimnazjum chciałbym pracować w straży pożarnej. No, ja się wybieram do liceum, a później chciałabym studiować filologię angielską. Ja w sumie do liceum, ale dalej to nie wiem jeszcze. No ja do liceum albo do technikum, ale jeszcze nie wiem tak na maksa. Na pewno chcę iść do technikum, ale właśnie nie wiem dokładnie na kogo jeszcze iść. A z naszej strony wszystkim gimnazjalistom życzymy jak najlepiej napisanych egzaminów. Mamy nadzieję, że otrzymacie satysfakcjonujące wyniki, które pozwolą Wam dostać się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej.